przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle? Świst! Nagle? Świst! Para? No, abru! Najpierw owo, jak szumów ociężale, ruszyła maszyna po szynach rozpale, szarpnęła wagony i ciągnie z wozdołem. I kręci się koło za kołem, i biegu przyspiesza i gna! Coraz prędzej. I dudzi, i dużo łopoce i pędzi. Po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez laski. Spieszy się, by zdążyć na czas. Bo tak tu turboce i skrzypi, i stuka, i dudni, i pędzi. To tak, tak gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal, nie ciężka maszyna, zdzierana, zdyszana, lecz graszka, fraszka. Zabawka blaszka. A co to, kto to tak pcha? A jak to tak, gdzie to tak pcha? Że dudny, że stuka, że buch. Para gorąca sprawiła to wróg. To para, co schodła rudami do tłoków, a tłoki gołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkotą, i puka, i stuka. To tak, to tak, to tak, to tak, to tak.